Hejka, witam Was w kolejnym odcinku z serii Aspiracje na moim kanale. W poprzednim odcinku kontynuowaliśmy aspiracje drugiego pokolenia. Można powiedzieć, że nawet zaczynaliśmy trochę, ale dzisiaj właśnie będziemy dalej kontynuować. Zobaczymy, jak to w dzisiejszym odcinku się potoczy. W poprzednim odcinku udało nam się zrobić te pierwsze levele pierwszych aspiracji naszych simów, bo jak widzicie tutaj polny kustosz został zrobiony przez naszego Tomasa i zwolenniczka zwierząt też tutaj została przez Lili zrobiona. Tak mam w sumie takie wrażenie, że my te aspiracje bardzo szybko skończymy, nie wiem czemu. No ale zobaczymy jak to mi pójdzie, bo ja też tych wszystkich aspiracji nie znam, zaraz może się okazać, że będę miała tutaj jakiś problem. No i tak, będziemy dzisiaj też poszukiwać partnera dla naszej Lili, ponieważ oni w sumie już prawie w połowie są w wieku nastoletnim, dlatego przydałoby się już zacząć coś myśleć o następnym pokoleniu, wiadomo, o jakimś takim przyszłym życiu, no bo wiadomo, że oni będą zaraz dorosłymi. Dla Tomasa tak naprawdę znaleźliśmy Jadwigę, w sensie ona sama się znalazła, ale po prostu przypasowała mi cechami i ogólnie ją przebrałam, bo w poprzednim odcinku ona tutaj latała w sukni ślubnej, także teraz ją troszeczkę tutaj przebrałam, wygląda ona w ten sposób, zaraz potem będziecie mogli w sumie zobaczyć wszystkie jej stroje, tak mi się wydaje. No i w poprzednim odcinku mieliśmy święto plonów i takie mini Halloween, można powiedzieć, dlatego tutaj są takie różne dekoracje, ale prawdopodobnie je zaraz usunę. No i co? Kiedy w ogóle zaczyna się zima? Zima zaczyna się za 2 dni. Będzie zimno, ponuro i... ale w święta przynajmniej będą. Chciałabym ogarnąć tą łazienkę, ponieważ mamy trochę funduszy. Mamy prawie 4000 simoleonów, ale właśnie tą łazienkę chciałabym ogarnąć, bo to jest moim zdaniem straszna tragedia. Co ja muszę zrobić, żeby po prostu ogarnąć w jedną łazienkę dla 4 simów? No nie da się, po prostu to jest straszne. W ogóle chciałabym od razu wstawić tutaj jakieś takie droższe sprzęty, ale tak się zastanawiam, czy to jest aby dobry pomysł. No chciałabym, żeby tu jednak była wanna w tym pomieszczeniu na dole, bo czasami niestety nasze zwierzaki się brudzą i wypadałoby je umyć, a mi się nie chce ich targać aż na górę. Najlepiej to by było wstawić tą wannę z razem raźniej, bo ona jest po prostu przecudowna, przepiękna, ale niestety ona kosztuje 2300. Ale z drugiej strony, dobra, zaszalejmy, wiecie co? I tak sobie te pieniądze jakby odrobimy na 100%. Teraz rachunków raczej nie musimy płacić w ogóle, nawet nie pamiętam, który jest dzień. Więc jeszcze trochę czasu będziemy mieć, żeby na te rachunki zarobić, a te z rachunki nie są jakieś takie nie wiadomo jak gigantyczne, więc możemy sobie na to pozwolić. Od razu wstawię tutaj toaletę. No dobra, może trochę tańszą, bo ta troszeczkę mi kasy tutaj więcej zebrała. To wstawimy sobie za 400. Tę pralkę, no właśnie, jak tę pralkę wstawić? Może tę pralkę jednak przesunę w to miejsce, gdzie jest toaleta. No, muszę sobie kody wpisać. U mnie coś tutaj nie działa, ale wydaje mi się, że ta pralka będzie w tym miejscu lepiej wyglądać, właśnie koło tej wanny. Tą toaletę przestawimy sobie w to miejsce, albo tutaj. O, zrobimy sobie tak, o, tu będzie kosz na pranie i wstawimy sobie tutaj jeszcze umywalkę. Też wydaje mi się, że z razem raźniej sobie ją weźmiemy w takim białym kolorze. I do tego zawieszę sobie lustro, dodam jakąś zasłonkę i jakieś oświetlenie dodatkowe, bo tą lampę na pewno sprzedam. Umieściłam jeszcze parę dekoracji typu jakiś pojemnik na mydło, na szczoteczki do zębów, ręcznik, papier toaletowy i ręcznik, albo raczej dywanik pod tą wannę. No i to by było właśnie na tyle, zostało nam dosyć mało funduszy, bo mamy tylko 248 simoleonów, ale to nic. My zaraz tutaj sobie i tak zarobimy, bo jak widzicie, nam roślinki tutaj kolejne zaczynają rosnąć, jakieś warzywka, jakieś owocki, jakieś zioła, także tutaj z tym nie będzie jakiegoś większego problemu. Dobrze, nasza Kamil, niech ona w ogóle skorzysta. Pierwsza z tej naszej łazienki, niech ona będzie pierwszą osobą, która właśnie tutaj jej użyje. Ej, kuro, co ty... Znowu kury zapomniałam nakarmić. Dlaczego ja ciągle zapominam o kurach? To nie rozumiem tego. To już jest kolejny raz w tej serii, że ja o kurach zapominam, żeby je nakarmić. Dobrze, że jeszcze tutaj Kamil jakby chodzi do pracy trochę na później, to mogę sobie pozwolić, żeby ją poprosić, żeby te po prostu kury ogarnęła i do tego wszystkiego jajka zebrała. Ej, mamy jakieś jajko! Zielone jajko, ono nie jest zepsute, ale jest drogie. Dobra, fajnie to wygląda. Damy sobie do lodówki. O, i dzisiaj może w tym odcinku sobie krowę jeszcze jakąś ogarniemy. W ogóle te nasze tutaj wszystkie krzaki jakieś są zaniedbane, dlatego jak Tomas tutaj wróci ze szkoły, to ogarnie. O, kryzys, zakończenie! W końcu, o, jakieś robienie postępów, co to w ogóle jest? Ja w ogóle nie ogarniam tego. Chcę mieć kolejne dziecko? Kamil, wiesz, że twoje dzieci niedługo będą dorosłymi, prawda? Chcesz mieć kolejne dziecko? Nie, kochana, o nie. Sorry, ale już twój czas się skończył na robienie dzieci. Ja nie chcę mieć trzeciego dziecka tutaj, w rodzinie. Ja chcę już kolejne pokolenie robić. Dobra, oni w ogóle strasznie im źle w szkole idzie. Dlatego ja nie wiem, czy ja powinnam się aż tak skupiać na ich aspiracjach, oni zaraz szkoły nie zdadzą. Ej, czy ty mnie obudziłeś, kocie? No nie, no wygłódź mu kazania, no nie można tak. Karmin Luna chce iść na szkolny bal z imię imieniu Tomas jako przyjaciele, czy Tomas nie chce z nią... Kim ty w ogóle jesteś? Nie ma mowy. Wy ją w ogóle znacie? Kto to jest? Aha, wy się nawet przyjaźnicie. Okej, okay, sorry, że ci odmówiłam, ale ja nawet nie wiedziałam, kim ty jesteś. Ale ona jest wredna i kreatywna, to nie, to ona mi w ogóle tutaj nie będzie pasować do Tomasa. Ej, czemu ty w ogóle w moim łóżku śpisz? Co tu się dzieje tutaj? Ej, ona płakać poszła! No tu płacze w tym łóżku, co jest? Ty piaro, poszłaś już sobie stąd? Gdzie ty jesteś w ogóle? Bolący plec, tanie łóżko. Jakie tanie łóżko? To łóżko jest przepiękne. Co mi obchodzi, że jest tanie? O nie, gra mi się zacięła. No nie gadajcie. Nie, błagam, proszę. Dobra, odcięła się. Zapis. O matko.
Już się zestresowałam, że będę musiała wszystko od nowa robić. Czemu te kury dobiegają? Właśnie, Tomas, wstawaj, kury trzeba nakarmić. Teraz już będę pamiętać, żeby kury karmić. Ogólnie teraz tak, bo my mamy małą dynię i one, tak jakby te warzywa się będą psuć niedługo, więc je trzeba będzie przerobić i wiem, że to się jakoś przerabia. Potem można to sprzedawać, więc to właśnie Tomas będzie musiał się nauczyć trochę gotowania, o właśnie wekowanie czy coś takiego. O, Tomasowi się udało, ale coś mi się w łbie kręci. Ale dobra, udało mu się to stworzyć i nawet jest wspaniała jakość. I tutaj mamy jeszcze dwa w wyposażeniu. Ej, dobra, no chyba nawet nam się to udało, bo 80 to kosztuje. Czemu nasz w ogóle piesio siedzi sobie na górze? Możemy zostać towarzyszami, a to właśnie jest jeden punkt naszej simki, żeby to zrobić. Dobra, udało się. Jeszcze musimy wyeliminować dwa złe zachowania, ale ja to muszę poczekać, aż moje zwierzaczki coś zrobią. Czemu ci się w łbie tak kręci? Przecież nic ci nie jest. A nie, jednak masz zawroty głowy. Pandali ma lekarstwa, masz. Dobra, Pandali, co ja mogę z tobą zrobić? No ty potrzebujesz szósty poziom logiki i z drugiej strony moglibyśmy sobie kupić tutaj jakieś miejsce na szachy, tylko że nie wiem, gdzie miałabym je wstawić. Chyba, że w sumie do korytarza tutaj byśmy wstawili, a na przykład naszego chomiczka gdzieś przenieśli w jakieś inne miejsce. W tym pokoju Lili jest dużo miejsca, a ja już tutaj więcej rzeczy nie będę potrzebować, żeby jej dać. Dlatego wiecie co, ten chomiczek chyba wróci do niej. Po prostu sobie będzie nasz tuptuś, tutaj przeniesiemy te pudła, a w tym miejscu wstawię właśnie to miejsce na szachy. A w sumie tutaj mogłam wstawić szachy. A dobra, no już tutaj zrobiłam miejsce, to tutaj będą. Okej, to Panda Lee będzie mógł sobie tutaj pograć, zawsze tu mu jakiś awans zapewni w pracy i nie będzie z tym większego problemu. Moim zdaniem to jest odpowiedni moment, bo mamy też kupę kasy, żeby tutaj kupić sobie zwierzątko. Może weźmiemy sobie krowę. O, łaciata. Łaciata krowa fajna będzie. Jak ją nazwiemy? Ja już mam pomysł. Mućka. Będziesz Mućka. I będziemy mieć mleko i z tego mleka też chyba to mleko będzie można sprzedawać, więc zawsze to jakoś więcej kasy będzie. Ej, co się dzieje? Zwierzę o imieniu Tuptuś wiódł beztroski i wypełnione przysmakami życie, które niestety w związku z jego zaawansowanym wiekiem właśnie dobiegło końca. Ty, Lili, chomik ci umarł. Nie, Tuptuś nie żyje. Ej, mi się smuto, przysięgam, zrobiło. Tuptuś był z nami od dwóch odcinków, czy trzech, czy czterech nawet. Dobra, no to nie będziemy go na razie zamieniać, no powiedzmy, że tą żałobę przeżyją, a potem sobie może jakiegoś jeszcze zwierzaczka weźmiemy. Czemu Luba ciągle siedzi w tej łazience? Czy ty nie masz innego zajęcia, psie? Dobra, Jadwiga tutaj do nas przyszła, to możemy zaprosić ją na bal, czy coś takiego. Tomas, nie umiesz w romantyczne rzeczy. Chyba trochę cringe was wziął. No dobra, to jednak chyba się nie uda, to zaproszenie na bal. Zaproponuj wyjście po przyjacielsku. No dobrze, pójdą, super. O, akurat dzisiaj jest ten bal. No dobra, no to spoko. No i dobra, zaprosiliśmy Jadwigę, a Jadwigi nie ma. Gdzie jest Jadwiga? Nie, ty, no naprawdę ta Jadwiga nie przyszła na ten bal, wystawiła nas. Lipa trochę. O, królową balu została Lili, fantastycznie. I jakiś Laurent, Mateusz Laurent, z którym się przed chwilą w ogóle gadała. Dobra, wróciliśmy z balu, oczywiście. Nasz pies dalej siedzi w łazience z jakiegoś powodu. O, dobra, przeszedł do sypialni. Wow, niemożliwe. I mamy zimę, wow, i mała kura wyrosła na kurę. Znaczy mały kurczak wyszło. Dobra, nieważne. Ale muszę tak zdjąć ozdoby, no bo już jakby mamy po tym Halloween, mamy po jesieni. Dobrze, niech sobie wszyscy tutaj zjedzą pięknie śniadanie razem wszyscy. Kotki i pieski nie jedzą śniadania. Znaczy, możecie sobie zjeść, a nie, bo nie macie nic w miskach, nieważne. Dobra, i Tomas, jak zwykle, trzeba tutaj nakarmić kurczaki i w ogóle wszystkie inne zwierzaki. Dobra, można posprzątać tutaj kurnik w końcu. I nie ma jaj, w ogóle nie rozumiem, dlaczego te kury nie znoszą jaj. Przecież my mamy chyba 5 kur i one nie znoszą jajek. Ty, no ale czemu pies je karmę dla kur? Weź mu, wygłosz przemówienie. Ona krzyczała w końcu na niego. Otoczyła się jedzenie śmieci. O, to nam się ten punkt wbił w końcu. Ten o złych zachowaniach. Fantastycznie. Już jesteśmy teraz bliżej. Jeszcze musimy się zaprzyjaźnić z jednym kotem albo psem, ale to sobie znajdziemy jakiegoś na ulicy, bo tak jak już powiedziałam, nie chcę mieć tutaj za dużo zwierząt w tym domu, bo ja tego nie ogarnę. Dobra, to masa zwierzęta już są ogarnięte, jeszcze przydałoby się tutaj posprzedawać i ogarnąć te rośliny. W zimę chyba za dużo plonów też nie będzie. Tomas, ale wiesz, że ty masz swoje biurko i to jeszcze takie niezastawione żadnym komputerem. Dlaczego ty tam nie usiądziesz i tam lekcji nie odrobisz, tylko zawsze musisz tutaj, gdzie coś stoi. Nie rozumiem tego trochę. I czemu to kury zawsze podchodzą pod to okno? Ja właśnie, może z tym psem pójdziemy na jakiś spacer o wyjątkową więź, bo ja zapomniałam, że przecież można wyprowadzać. A bo idźcie sobie pobiegać, o. No i dobra, z tym Tomasem moglibyśmy coś ogarnąć i musimy nawieść 3 rośliny lub olbrzymie rośliny użytkowe. Dobra, czemu ja w sumie wcześniej tego nie zrobiłam? Jakby my tutaj posadziliśmy nowe, ale możemy też kupić nawozy. Wspomagający, koniec mordęgi. Może weźmiemy sobie te droższe? Wydaje mi się, że może być spoko i tutaj sobie weźmiemy, nawieziemy. Okej, jest git. I teraz tak, musimy zaprzyjaźnić się z kurczakiem, krową lub lamą. To wydaje mi się, że z krową będzie tutaj najłatwiej, przynajmniej tak mi się wydaje, bo w sumie z tymi kurami, no coś tam gadaliśmy, o, tam na przykład mamy dobry kontakt, ale z tą krową mam wrażenie, że będzie szybciej. O, no i już się właśnie zaprzyjaźniliśmy, więc git. Dobra, krowa poszła spać, ale nieważne. Teraz tak, z tymi kurczakami, no gdzie są te jaja? Ja się zastanawiam, no nie ma jaj po prostu. I co my jeszcze? Musimy umieścić jeden domek dla dzikich królików, tato dzikich ptaków na swojej parceli domowej. Aha, czyli musimy się najpierw zaprzyjaźnić z jakimś królikiem, żeby to w ogóle odblokować, okej. No dziki królik, no nie mamy zbyt dobrego tutaj kontaktu. O, te króliki to gdzieś tutaj czasami wychodziły, ale nie, no dobra, na razie nie widzę tego królika, ale jak będzie się tutaj pojawi, to coś z nim ogarniemy. I teraz tak, niech może Tomas się zacznie tym wekowaniem dalej i odblokowały nam się kolejne rzeczy, tylko że to są dżemy, a my raczej nie mamy takich rośliny. Znaczy mamy, ale teraz nie
nie będą rosnąć, ale jeszcze możemy jakieś zamienniki mięsa sobie porobić, więc niech to Tomas zrobi. Panda Lisz w szlafroku cały dzień chodzi w piżamie, jakby, no spoko, ja też tak czasami robię. W ogóle czy my mamy termostat, bo oni chodzą ciągle w kurtkach w tym domu, czy chyba my nie mamy termostatu, ja go kupię, bo ciągle chyba zapominam o nim, przypomniałam, teraz sobie przypomniałam, że miałam go kupić, a miałam to zrobić jakby w poprzednim odcinku już i zapomniałam. Początek rywalizacji w miejscu pracy, co to jest, kiedy to, w jakim to dodatku weszło? Rywal jak zwykle wchodzi w grę, blokując ścieżkę do awansu, ale ty nie chcesz awansować, ty nawet nie masz predyspozycji, żeby awansować, o co ci chodzi, kobieto? Mam pytanie, dlaczego te zwierzęta śpią w kuchni? Wy macie tutaj jedno i drugie legowisko, poza tym są jeszcze kanapy, oni sobie wolą tu w kuchni pospać. My mamy w końcu jajka, dlaczego nie ma jajek, powiedzcie mi, ja nie rozumiem tego. No ty kocie, nie, no on się bawi się w karmie, no ty chyba oszalałeś, spadaj Mati. No i znowu ten kot drapie, czy ty się możesz opanować? I ogólnie, czy na przykład nasza Simka będzie mogła więcej rzeczy wykować, które my mamy? Aha, od czwartego poziomu można sałatę z słoiku zrobić, albo bakłażana. No nie wiem, czy naszej Simce po prostu tego nie zlecę, bo ta zaraz się może popsuć. No właśnie, cztery sałaty mam 6 dni, no chyba, że Tomas się jakoś szybko nauczy niby. Kocie, co ty robisz? Czy ty się bawisz? Koty potrafią przewrócić kosz na śmieci? Jezu, ja naprawdę dawno w Simce nie grałam ze zwierzakami. Nie, no ten kot ma wszystkich gdzieś. Ten kot się ciągle drze na wszystkich. A szybko zrobiłaś tą sałatę w słoiku i myślałam, że ty będziesz to jakoś dłużej robić. Ile to kosztuje? 132, ale to może dlatego, że ona to robi, a nie Tomas. A Tomas wiadomo jest, no ma po prostu mały poziom tego gotowania. Gdzie są jajka? Dalej nie ma jajek. Co ty pryskasz w kota? Ja wiem, że on drapie ci meble, ale no nie bądź taki wredny. Jest królik, jest królik, jest królik. Chodź tu, musimy się z nim zaprzyjaźnić. I dobra, idzie całkiem sprawnie. Myślałam, że to trochę gorzej będzie. O, Tomas zaprzyjaźnić z królikiem, może teraz kupić domek dla dzikich królików. Tak, kupmy domek. Będziemy mieć króliczki. Jest, domek dla dzikich królików. 400 simolonów, ale sobie kasę żądają, no. Wiecie co, to może postawimy sobie gdzieś w tym miejscu. Tutaj akurat jest takie, no, drzewo ścięte, więc niech będzie właśnie tutaj. I mamy etap osiągnięty kolejny, czyli mamy tak naprawdę już dwa etapy Tomasa aspiracji zrobione. Bo Tomas nawet przed szkołą tutaj wstał, żeby mieć godzinę, żeby te kurczaki wszystkie nakarmić. Ja mam pytanie, czy ten kurnik jest jakiś zbugowany? Czy one nie mogą do niego wchodzić? Bo ja już sama nie wiem. No normalnie wchodzisz. Dlaczego ty jaj żadnych nie wysiadujesz, ani nic takiego? Czy go trzeba jakoś naprawić? No bo ja nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego tych jaj nie ma. Jestem bardzo niezadowolona z naszego związku. Jeśli będziesz zachowywać się wobec mnie podle, będę zmuszona się z tobą rozwieść. Co? Zupełny brak satysfakcji. No dobra, ale czemu rozwieść od razu? I co, w ogóle wam spadły relacje? No nie. O co wam chodzi nagle? Jest tutaj tyle tych rzeczy się dzieje z tych dodatków, że ja już naprawdę nie ogarniam, co jest z czego. Dobra, wiecie co? Może ja ten kurnik przestawię. Aha, bo on może stoi na miejscu krowy. Może dlatego tak jakoś nie da się tego ogarnąć. Do czego? Do którego momentu jest krowy miejsce? Powiedzmy, że do tego. To co, może jakoś tutaj przełożyć ten kurnik, żeby on był w tym miejscu? Ile ty miejsca potrzebujesz? Czy te krzaki nie będą ci przeszkadzać? No nie wiem, zróbmy to w ten sposób, no i to drzewo jakoś przesadźmy jeszcze. No zobaczymy, czy to będzie działać, no bo ja już nie wiem, może faktycznie miejsce krowy, dlatego jakoś one do tego kurnika nie wchodzą, czy co? Może jeszcze zresetuję ten obiekt? Oj, teraz powinno być dobrze. Ty, ale dlaczego ja mam 4 kury, a nie 5? Przecież było 5 kur. Co się stało z tą jedną? Przecież tu był taki jeden kurczak. No wchodzić wchodzą normalnie tutaj. Przecież tu był jeszcze jeden kurczak. Dobra, no chyba muszę kupić kurczaka albo białą kurę, jeszcze jedną o na przykład. No i teraz normalnie tutaj siedzą, czyli faktycznie może to było przez to, że tutaj ta jakby krowa była. Parówka w tortilli to jest wykwintny posiłek. Okej, okay, spoko. Ej, można nagle jajka zebrać. Czyli jakiś problem musiał być po prostu właśnie przez tą oborę. Ale jak tej krowy nie było, to przecież znosiły normalnie jajka. Dobra, ale ogólnie mam pomysł. Niech się tylko Tomas tutaj ogarnie, żeby z tą Jadwigą się spotkać i już tutaj coś, jakieś romantyczne rzeczy zacząć robić, no bo jednak, już tak mówiłam ciągle, że o, ta Jadwiga będzie, no już niech będzie ta Jadwiga po prostu. Nie będziemy szukać jakiejś innej osoby, bo po prostu będzie ona mi pasować do fabuły naszej tutaj właśnie rozgrywki. A może niech do tego baru tutaj pójdą ugną. Ma się nazywa, niech będzie Jadwiga, chodź. Witam, witam. W ogóle stwierdziłam, że ona będzie idealnie pasować do niej jakiś różowy kolor, więc w takie róże jest bardziej ubrana. Tutaj akurat ma, no, taki bardziej fioletowy z czerwonymi spodniami strój. Ale reszta jest właśnie różowe. Tomas jest głęboko zadurzony. Yeah, no to dobrze. Odpycha ją wysoce uzdolnienie zimowe, umiejętności związane z rzemiosłem i sztuką, umiejętności przyrządzania napojów, miłośnicy zwierzaków. Czyli ogólnie odpychamy ją. Przecież ty jesteś miłośnikiem zwierząt, a ona jest miłośnikiem kotów. Jadwiga, czemu sobie poszłaś? Ej, jeszcze się okaże, że ona nas nie będzie chciała w ogóle. O tym nie pomyślałam. W ogóle, gdzie te kury są? Czemu one jeszcze w ogóle nie wyszły z tego swojego kurnika? Czy one tam wlazły i wyjść nie mogą? Nie, to nie wiem, co z tymi kurami. Czy one zapadają w sen zimowy? Wiecie co, może ja tą suszarkę przeniosę. Albo wiecie co, to może ja po prostu te wszystkie rośliny przeniosę gdzie indziej. Czyli na przykład przeniosę tutaj. Te kury sobie gdzieś tutaj wstawimy, żeby już nie było takiego problemu. Jakąś małą parcelę nagle mam na to wszystko. Nic mi się tutaj nie mieści. Dobra, niech będą tutaj kury. Teraz tak. Te rośliny użytkowe, te grządki będą dalej w tym miejscu, ale właśnie te donice jako
jakoś poprzenoszę, chyba że po prostu sprzedam te donice i jakoś tak porozsadzam to, no wiecie, nie w donicach, tylko tak po prostu porozsadzam, żeby było porozsadzane w ten sposób, to nawet sobie zarobię na tych donicach. A, te kury są tutaj nagle. Dobrze, czyli one po prostu w kurniku siedziały, a teraz ja je wygoniłam stamtąd. Umiera z głodu, resetuj te kury, może im się coś zepsuło. O dobra, jedna zaczęła się ruszać. Dobra, zaczęły się wszystkie ruszać. Nie wiem, co jest z tymi kurami. Ej, w ogóle co tu Jadwiga robi? Ty Piaro, a ty nie powinnaś być w szkole w ogóle? Czy skąd ty się w ogóle wzięłaś? Dobra, chyba się ogarnęły te kury, bo jedna już tutaj jajko wysiaduje. Dobra, czy ja po prostu niefunkcjonalny dom zbudowałam? No w sumie, kto by się spodziewał? O, mamy jajka. Dobra, jakiej tej jakości jajka w ogóle będą? 4 jajka mamy, wow, i to takie normalne, nie? Niemożliwe po prostu. Jadwiga, ja myślę, że chce iść na bal z Simem Thomas 3. No tak, dobrze, w końcu trzeci raz tutaj już przyszłaś. Nie wiem, czy ona chciała chyba nas po prostu zaprosić na bal. Poznaj moje kury, kobieto. O, pośród kury się całujemy. Dobra, przynajmniej Thomasowi już znaleźliśmy dziewczynę. Już mają tutaj całkiem spoko relacje. No i dobra, Thomas ma już dziewczynę. Jeszcze przydałoby się Lili kogoś znaleźć, ale no niestety jest trochę ciężko, bo nikt po prostu tutaj do końca nie pasuje do niej. I czemu ty, Piara, nagle mi tutaj gotuje? Co ty chciałaś ugotować? Białe ciasto. A co ty chciałaś ciasto gotować? Thomas się myje i trzeba będzie też ogarnąć tutaj relacje Pandali i Kamil, bo oni coś tam, jakieś problemy mieli. I chyba zrobimy sobie dzisiaj właśnie ostatni już dzień. Chciałabym, żeby w ten dzień, jak się w ogóle uda, bo Lili jest strasznie zmęczona, zaprzyjaźniła się z jakimś zwierzakiem kolejnym, żeby tą drugą też, ten drugi level swojej aspiracji już zrobić do końca. O, pierwszy śnieg pada, patrzcie! Ej, mamy zimę! No tak, w sumie mamy zimę od 4 dni chyba w Simsach, ale właśnie pierwszy raz tutaj śnieg pada. Czyli Lili chce Jadwigę przeprowadzić. Dobrze, Jadwiga to już chyba tutaj zaraz z nami zamieszka, bo ona tutaj ciągle jest praktycznie. Także dobra, niech Lili się wyśpi, bo właśnie chciałabym, tak jak powiedziałam, zaprzyjaźnić się z jakimś zwierzątkiem. Kamil tutaj gotuje, bo mamy mało jedzenia, także ona i tak dzisiaj miała wolne, więc na coś się tutaj przyda. O Jezu, jak śmierdzi! Jak śmierdzi ten kurnik! Trzeba go wysprzątać. I dobra, mamy jajka, mamy 6 jajek i jedno mamy specjalne. Jedno jest czekoladowe. No dobrze, całkiem spoko. To może wiecie co, sprzedamy sobie, bo ja te jaja ciągle daję do lodówki, ale oni z tych jaj praktycznie nic nie robią i mam wrażenie, że one się psują. Także tutaj właśnie to ogarnęłam i teraz tak, niech Thomas ogarnie też te swoje rośliny, posprzedaje to, podleje i sobie posadzimy coś kolejnego. Idziemy właśnie w poszukiwaniu jakiegoś kota albo psa. W ogóle po tych... Bo ja ciągle jej kazałam iść biegać z tym psem i ona strasznie schudła po tym bieganiu. Żeby to tak w rzeczywistości też działało, za 3 razy idziesz sobie pobiegać i już jesteś chudym, to by było fajnie. Ale dobra, lecimy do tego Brindleton Bay. No chyba, że czekajcie, może gdzieś tutaj obok jakiś sąsiedzi mają jakiegoś pieska albo kotka czy coś takiego. O, tutaj ktoś ma psa. Dobra, to może tam pójdziemy. Siema. Odwiedzimy sobie jakiegoś po prostu sąsiada, który tutaj mieszka. O, akurat piesio nas wita, także nawet nie musimy chodzić. To jest monster, się nazywa piesio. No dobrze. O, już praktycznie jesteśmy z nimi dogadani. Patrzcie na to. Zaproponuj przyjaźń i już będziecie jakby, no właśnie, przyjaciółmi. Musimy począć wyjątkową więź i wyeliminować 4 złe zachowania. Wiecie co? Chyba będę musiała jeszcze jednego psa albo kota wziąć, bo no, na takich ja po prostu zwierzakach randomowych z ulicy to ja raczej tych złych zachowań nie wyeliminuję. No, więc chyba trzeba będzie kota wziąć, bo z nich jakby jest, mam wrażenie, łatwiej wyeliminować te złe zachowania, bo ich jest więcej, na przykład drapanie. Dobra, Tomasz, strasznie śmierdzisz, idź się umyj. To ty w ogóle? Reaguj na pierwszy śnieg. No dobrze, no to reaguj sobie. Przydałoby się jeszcze, żebyście wy się w ogóle do sprawdzianu pouczyli. No, totalnie by się przydało, bo jakby macie jutro sprawdzian, znaczy nawet dzisiaj, bo jest druga w nocy, a wy totalnie nic, nigdy się nie uczycie na nic, więc dobrze, ucz się do sprawdzianu, ale możesz sobie nawet gdzieś tutaj usiąść i się pouczyć, a nie stać. Tak samo Thomas, nie idziesz spać, tylko się będziesz uczyć. Bo oni, nie wiem, ciągle im wyskakuje, że oni mają bardzo złe oceny, ale w sumie oni są czwórkowymi uczennicami, uczennicą, więc nie wiem do końca, czy to takie, te wszystkie komunikaty są sensowne. I dobra, już jest rano, piątek, także następny dzień zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Podsumowując ten odcinek, no to zrobiliśmy praktycznie u Thomasa i u Lili ten drugi poziom każdej aspiracji. Lili jest trochę do przodu, bo ona ma już ukończony jeden punkt tego trzeciego levela tej aspiracji, ale ogólnie bardzo szybko lecimy z tymi aspiracjami, bo oni za 7 dni zostają tak naprawdę dorosłymi, a my już mamy zrobione połowę ich aspiracji tak naprawdę, więc się obawiam, co potem będziemy robić. No wydaje mi się, że po prostu szybko polecimy sobie z jakimś trzecim pokoleniem, żeby oni już po prostu dorastali do tego momentu, że będę mogła aspiracje robić, ale tak samo z partnerami naszych tutaj simów też z tymi aspiracjami będę chciała lecieć, dlatego wydaje mi się, że jak oni już od razu staną się tymi dorosłymi, to wprowadzimy sobie ich partnerów tutaj, czyli u Thomasa będzie to Jadwiga, a u Lili to nie wiadomo w sumie jeszcze, czy ona w ogóle będzie miała partnera. No, mam nadzieję, że będzie miała. Najwyżej, jeżeli ona nie znajdzie nikogo tak do połowy, wtedy, kiedy będzie młodą dorosłą, to po prostu ja stworzę jej jakiegoś partnera, żeby po prostu było szybciej. No i co, to w sumie by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku oczywiście będziemy dalej lecieć z tymi aspiracjami i mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek i zostawcie koniecznie pod nim lajka i suba na tym kanale, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie.